Witamy Państwa w kolejnym odcinku Historii z Poznania Wziętych. Dzisiaj zapraszamy na spacer po Poznaniu lat 30. Taki spacer można sobie zafundować, wybierając się w najbliższym czasie do fotoplastykonu poznańskiego w Galerii Miejskiej Arsenał. Od 5 kwietnia jest tam prezentowana wystawa Poznań w obiektywie kompozytora. To zbiór przedwojennych stereofotografii z kolekcji Kingi Poradowskiej-Banaszek, wnuczki kompozytora Stefana Bolesława Poradowskiego. Żyjący w latach 1902-1967 kompozytor, teoretyk muzyki i pedagog Stefan Bolesław Poradowski miał prócz muzyki drugą pasję – fotografię. Jego zdjęcia doceniali organizatorzy licznych wystaw i konkursów. Uwieczniał na nich wydarzenia z życia swej rodziny, ale też z życia miejsc, w których przebywał. Zbiór jego fotografii jest bardzo liczny. Bliscy dopiero po śmierci kompozytora zorientowali się, że są w nim prawdziwe skarby. Tym skarbem postanowili podzielić się z mieszkańcami Poznania. Przynieśli przeźrocza i zdjęcia do Galerii Miejskiej Arsenał i tak zrodził się pomysł na kolejną wystawę w fotoplastykonie poznańskim. Witam bardzo serdecznie panią Kingę Poradowską-Banaszek. Witam bardzo serdecznie pana Pawła Banaszek. Powiem tylko, że państwo odwiedzili nas tutaj w galerii już w ubiegłym roku właśnie z propozycją z zaprezentowania fotografii, stereofotografii. Ta wystawa jest dla nas bardzo ważna, bo przywraca pamięć o Stefanie Bolesławie Poradowskim, mówiła podczas wernisażu jego wnuczka Kinga Poradowska-Banaszek. Jesteśmy też bardzo wdzięczni tutaj panu za umożliwienie tej wystawy, zorganizowanie, które dla nas bardzo ważne. Nie powiem, przez wiele lat nie było słychać o Bolesławie Poradowskim. Jest to jakiś nowy początek i mam nadzieję, że początek czegoś dobrego. Także serdecznie również dziękujemy z mężem i tutaj z moją mamą za umożliwienie tej wystawy. Oglądając tę wystawę, można się poczuć jak na spacerze po dawnym Poznaniu. Trasa wjedzie między innymi przez ulicę Fredry, Plac Wolności, Stary Rynek, Wrocławską, Park Wilsona, czy Stare Zoo. Podczas wernisażu o życiu i pasji Stefana Bolesława Poradowskiego i o jego zdjęciach opowiedział mąż jego wnuczki, Paweł Banaszek. Rodzina wiedziała, że fotografował, ale jak pan mi powiedział przed chwileczką, nie byli państwo świadomi, że są tam aż takie skarby. To prawda. Syn kompozytora po prostu gromadził, przewiózł to praktycznie z mieszkania z Chłapowskiego już do mieszkania tutaj na osiedlu Rataje na Rzeczypospolitej i to było upchane, tak powiedzmy, w meblach, w meblościankach, niewyjmowane, zakurzone praktycznie. Dotarcie do tego było możliwe dopiero po śmierci syna kompozytora. Jaka to jest liczba zdjęć? Ile zdjęć liczy ten zbiór? Czy państwo w ogóle to policzyli? Przyznam, że nie. No, tych samych stereofotogramów jest około 273. Natomiast zdjęć na kliszach tradycyjnych i płytach szklanych to myślę, że będzie około 1000 nawet. Bo to były albumy i
tych albumów kilkadziesiąt. No, zdjęcia przedstawiały praktycznie cały okres życia zawodowego dziadka mojej żony. To życie splotło się z ważnymi wydarzeniami z życia Poznania. Stefanowi Bolesławowi Poradowskiemu udało się uchwycić w obiektywie kilka wydarzeń, których nie uwiecznił nikt inny. Są w jego zbiorze między innymi zdjęcia ze zorganizowanego w Poznaniu w 1937 roku Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla. Jest też unikatowe zdjęcie budowy Banku PKO na Placu Wolności. Przyznam, że nigdzie wcześniej w żadnych publikacjach nie widziałem budynku w stanie budowy, jeszcze tej konstrukcji takiej stalowej. O ile tych zdjęć gotowego obiektu jest mnóstwo, o tyle ten stereofotogram przedstawiający właśnie na początkowej fazie budowy tego budynku nigdzie nie trafiłem. Także wydaje mi się, że jest unikat praktycznie. Budowa rozpoczęła się w 1935 roku. Budynek jak na tamte czasy był bardzo nowoczesny. Kosztował 2,5 miliona ówczesnych polskich złotych. Jego uroczystego otwarcia dokonał wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski. Do tego budynku przeniosło się konwersatorium muzyczne, z którym związany był Poradowski, więc zapewne od początku interesował się tym miejscem. Ale jednocześnie zawdzięczamy mu zdjęcia nieistniejącej już dzisiaj poprzedniej siedziby konwersatorium przy Wrocławskiej. Jest więcej zdjęć miejsc, których dzisiaj już nie ma. Chociażby wieża Górnośląska, obiekt, wiem, że współcześni oceniają różnie tą budowlę. Niektórzy być może nawet twierdzą, że nie była ładna, ale moim zdaniem, gdyby przetrwała wojnę, to byłaby na pewno jednym z bardziej rozpoznawalnych obiektów obok Zamku Cesarskiego. Jest także ciekawostka motoryzacyjna. Na jednej z stereofotografii właśnie dziadek siedzi sobie na takim podwoziu ciężarówki Henschel. Także widzę, że motoryzacja nie była obojętna. Widzę, że gdyby tylko mógł, być może by kupił auto, ale w tamtym okresie zakup samochodu to był mimo wszystko dość znaczny wydatek. Poza zdjęciami Poznania w zbiorze Stefana Bolesława Poradowskiego można znaleźć między innymi widoki Tatr, widoki Warszawy czy zdjęcia zniszczonych polskich miast w 1945 roku. Zbiór jest bardzo bogaty. Ubolewamy, że nie wszystkie osoby i miejsca przedstawione na zdjęciach możemy zidentyfikować, mówi rodzina. Stefan Bolesław Poradowski nie zostawił żadnych jakichś notatek czy wspomnień, a myślę, że zwłaszcza okres wysiedlenia do Opatowa w czasie okupacji byłby ciekawy. Tam przyznam, że z tych zbiorów zdjęć nawet znaleźliśmy zdjęcia sylwetkowej identyfikacji samolotów alianckich, włoskich, niemieckich, sygnowane przez Ministerstwo Lotnictwa III Rzeszy. Nie wiem, w jaki sposób takie materiały dziadek pozyskał. I to przyznam, że zastanawiam się, trudno mi znaleźć odpowiedź. Skąd taki naprawdę też rarytas, bo w internecie tylko trafiłem na jakiejś amerykańskiej stronie jeden przypadek sprzedaży takich właśnie fotografii. Co się stanie z tym zbiorem? Będą go Państwo opracowywać dalej, być może jeszcze gdzieś pokazywać? Znaczy myślę, że tak, że o ile czas nam pozwoli, bo przyznam, że proces skanowania jest dosyć czasochłonny, ale myślę, że warto będzie poświęcić właśnie wolny czas i skatalogować i w miarę możliwości właśnie zeskanować te pozostałe zdjęcia, bo tym bardziej, że one są naprawdę bardzo ciekawe. Wystawa przedwojennych stereofotografii z kolekcji Kingi Poradowskiej-Banaszek budzi duże zainteresowanie zarówno tych starszych, jak i tych najmłodszych. Bardzo mi się podobają, takie przypominają mi takie czasy, kiedy tata mi opowiadał o dziadku. Co tam widać na tym zdjęciu, które teraz masz przed sobą? To widać zoo tutaj w Poznaniu. Stare zoo.
piękno, stare zoo na Zeelandach. Co tam widać na zdjęciu, które ty masz teraz? No, babcię jakąś i dzieci. Lubisz oglądać takie dawne zdjęcia sprzed wielu, wielu lat? Tak, lubię takie zdjęcia. Dlaczego są ciekawe dla ciebie? Bo takich zdjęć już na co dzień się nie zrobi. Co takiego fajnego jest w tych zdjęciach? No, na przykład po tym, jak je oglądam, to wyobrażam sobie, że jestem taką panią i właśnie chodzę po takich ulicach. Masz swoje ulubione zdjęcie tutaj już? No, jeszcze wszystkich nie zobaczyłem, ale mam nadzieję, że będzie jakieś. Bardzo mi się podoba. Jest wyjątkowo. Dużo słyszałam od Janka Poradowskiego na ten temat, że jego marzeniem było, żeby zrobić tą wystawę. Szkoda, że się nie doczekał tego. Ale to, co dowiedziałam się od niego, to bardzo, bardzo przydaje mi się przy tej wystawie teraz. Taka cudowna machina, tak mówi się na ten fotoplastykon. Podoba ci się tutaj to, jak to działa? Tak, bardzo mi się podoba, bo nie trzeba tak przekręcać tego, tylko samo się przekręca. Wystawa Poznań w obiektywie kompozytora potrwa w fotoplastykonie poznańskim do 8 maja. Serdecznie polecamy.